Jutro minie rocznica, kiedy pojawił się po raz pierwszy rozpoznany przypadek wirusa SF potwierdzony u dzików i od 4 lat, można powiedzieć, wszyscy borykamy się z tym problemem i ten problem cały czas się rozszerza na pozostałe województwa i grozi to przede wszystkim mocnym ograniczeniu produkcji trzody chlewnej. Takie ograniczenie już mocne, spadek produkcji w naszym nastąpił w województwie. Natomiast no, zaniepokojeni jesteśmy tym, żeby dalej nie ograniczać w dużych gospodarstwach tego procesu. My spotykaliśmy się wcześniej bezpośrednio i z administracją rządową, ze służbami, z Polskim Związkiem Łowieckim, z Lasami Państwowymi na ten temat. Praktycznie tradycją może się stało, że w tym okresie też jest takie spotkanie, ponieważ w tym czasie też wiele się wydarza rzeczy, myślę, i negatywnych, ale też i działania rządu, które są w tym temacie podejmowane. Dzisiaj będziemy dyskutować, czy są wystarczające na dzień dzisiejszy, czy są zadowalające przede wszystkim rolników, ponieważ wirus, tak jak widać z gości, myśmy zaprosili przedstawicieli i podlaskiego województwa, i lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, i mazowieckiego, tam też się mocno w tej chwili rozwija.